Witam Was na moim kanale w nowej serii o treści top 3 każdego klubu po rundzie jesiennej. Dzisiaj omówię top 3 ulubionych zawodników Wisły Kraków po rundzie jesiennej, top 3 najgorszych spotkań Wisły w tej rundzie oraz top 3 najlepszych spotkań Wisły w tej rundzie lub takich, przy których najlepiej się bawiłem. Więcej szczegółów oczywiście powiem w trakcie nagrania. Także ja już nie przedłużam i zaczynamy. Wisła Kraków naprawdę bardzo ciekawie rozpoczęła tą rundę. Pamiętam, że dość głośnym zwycięstwem 3-0 z Zagłębiem Lubin, które pamiętam, że nie do końca układało jej się po jej myśli, ponieważ ta runda rozpoczęła się od dość naciąganego rzutu karnego dla Zagłębia, jednak kilka chwil później Wisła odpowiedziała i gładko zwyciężyła tamto spotkanie. Potem był wyjazd trochę słabszy do Niecieczy, ale nadal z punktami, bo tamto spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Jednak z czasem Wisła zaczęła iść w kierunku niespodziewanym. Przekładało się to na nieco gorsze spotkania, no może oprócz tego z Legią Warszawa wygranego 1-0 przy prawie pełnym stadionie. Ale później natomiast było coraz gorzej. Bardzo słaba postawa w Poznaniu z Lechem, która skończyła się wynikiem 0-5. Bardzo słaby mecz ze Śląskiem Wrocław u siebie, który mógł się zakończyć znacznie wyżej niż 0-5. Błędy bramkarza Kieszka, przede wszystkim w Gliwicach, natomiast w Poznaniu też nie zaprezentował się najlepiej. Pal licho już spotkanie z Rakowem Częstochowa, które zresztą układało się dla Białej Gwiazdy naprawdę obiecująco, bo od którejś tam minuty grali jednego zawodnika więcej po czerwonej karce Papa Nikolału, a i tak ostatecznie przegrali te zawody. Słabo również z Radomiakiem, ale no Radomiak mimo wszystko jest bardzo dobrym zespołem w tym sezonie. Ale co najśmieszniejsze, że mimo wszystko ta runda zakończyła się pewną klamrą kompozycyjną, ponieważ ostatni mecz tej rundy zakończył się wynikiem 3-0 dla Wisły Kraków po meczu z Brukbetem Termaliką Nieciecza. Także jakby ktoś, nie wiem, nie spoglądał w tabelę, nie śledził całej ligi, no to patrząc na pierwsze spotkanie i na ostatnie rundy mógłby pomyśleć, że Wisła jest kotem, więc ostatecznie nie jest aż tak kolorowo, ale też uważam, że nie jest mimo wszystko najgorzej, bo jednak Wiślacy dalej grają w Pucharze Polski i to całkiem nieźle sobie w nim radzą. Chociaż jeśli patrzeć na samą ligę, no to trzeba powiedzieć, że Wisła Kraków bardzo mocno zawiodła w tej rundzie. To było takie krótkie opisowe omówienie, teraz natomiast przejdźmy do sedna sprawy, czyli top 3 moich ulubionych zawodników Wisły lub takich, którzy powinni być znacznie częściej chwaleni. Przede wszystkim chciałbym pochwalić fantastycznie grającego głównie na początku tej rundy Jawa Yeboe. Nie wiem, czy Jawa Yeboe. Ponieważ zawodnik ten wręcz imponował predyspozycją ofensywną, zwinnością, łatwością w mijaniu rywali. Zresztą nie chcę wam tutaj szerzej przypominać, natomiast no potem będę jeszcze wspominał o tym spotkaniu, ale w meczu z Górnikiem Łęcz na wyjazdowym, no to no czapki z głów to, co zrobił z obrońcami. Zresztą to, jak napędzał przez całą rundę poczynania Białej Gwiazdy ofensywny, naprawdę imponowało. Ja wielokrotnie zresztą w swoich filmach mówiłem, że jest to zawodnik, dla którego warto oglądać w ogóle mecze w Białej Gwiazdy w tym sezonie. Oczywiście miał, wiadomo, pewne zniżki formy, jednak mam wrażenie, że tyczyło się to praktycznie całego zespołu Białej Gwiazdy, czy tam Wisły Kraków. Więc uważam, że jeśli pominąłbym go w tym zestawieniu, no to mocno bym go skrzywdził. Ponieważ koniec końców jest to piłkarz o bardzo dużym potencjale. Drugim zawodnikiem, którego chciałbym tutaj wyróżnić, jest El Mahdiaoui, czyli piłkarz, który przez prawie całą rundę bardzo pewnie prezentował się w środku pola, zresztą popisywał się świetnymi uderzeniami, jak chociażby uderzeniami z dystansu, jak chociażby w meczu ostatniej rundy z Brukbetem Termaliką u siebie. Ponadto nawet w takich meczach jak to bardzo słabe zaprezentowanie się w Poznaniu i wynik 0-5, ten zawodnik był jednym z lepszych wówczas. Ponadto uważam, że ogólnie jeśli chodzi o mecze Białej Gwiazdy, w których zaprezentował się ten zespół na no, niższych oczekiwaniach niż się to spodziewano, ten zawodnik ostatecznie nie rozczarowywał. Także El Mahdiaoui również zasłużenie znajduje się w moim top 3, a ostatnim zawodnikiem z tego zestawienia będzie Felicio Brown Forbes, ponieważ uważam, że przede wszystkim jest to bardzo głodny, pazerny napastnik, który też ma spory potencjał. Zresztą jest to piłkarz, który bardzo dobrze rozumie się ze swoimi skrzydłowymi z drużyny. Dodatkowo jest to niepodważalny joker pucharowy, ponieważ w Tychach najprawdopodobniej, o ile się nie mylę, trafił 2 gole zaraz po wyjściu z ławki. Na meczu w Widzewie również popisał się świetnymi zagraniami i też chyba coś trafił albo asystował. Już tak średnio pamiętam. Także niewątpliwie jest to piłkarz, bez którego Wiśle byłoby znacznie ciężej i który wprowadza naprawdę sporo jakości. Jest, tak jak mówiłem wcześniej, chytry i pazery na bramki. Także, no i silny, nie? To jest też ważne. Także to byli ci trzej zawodnicy główni, których chciałem w tym filmie tutaj wyróżnić. Natomiast można by było tutaj jeszcze pomyśleć, czy nie dodać Mikołaja Biegańskiego, który naprawdę fantastycznie zamienił Kieszka zaraz po tym, jak ten popełniał masowo błędy w meczach. Można by było również zaliczyć tutaj Frydrycha, który w tej rundzie trafił naprawdę fajne bramki z Lechią Gdańsk czy z Górnikiem Zabrze, no trochę przypadkowe, natomiast no, Górnik pokazuje, że jest dobry, także przeciwko tej drużynie trafić nie jest najłatwiej. Natomiast na występach Frydrycha jest dość spora rysa w postaci tych
nagminnych czerwonych kartek. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. I teraz tak powiem jeszcze, że jestem ciekawy, jakie są wasze odczucia co do właśnie top 3 zawodników Wisły Kraków. Jeśli wasze jest inne, napiszcie w komentarzu, bo naprawdę jestem ciekawy. Bo możliwe, że kogoś pominąłem. Teraz przejdźmy do top 3 najlepszych spotkań Wisły Kraków w rundzie jesiennej. Przede wszystkim na pierwszy ogień, tak jak mówiłem, pierwszy mecz w tej rundzie, czyli spotkanie zwycięskie z Zagłębiem Lubin 3-0, gdzie naprawdę wydawało się, że Biała Gwiazda no, będzie jednym z czołowych zespołów naszej ligi w tej rundzie. Natomiast później, tak jak mówiłem, to wszystko gdzieś tak opadało. Tak jak mówiłem, pamiętam, że to spotkanie nie układało się najlepiej zespołowi z Wisły Kraków, ponieważ pierwszy rzut karny na samym początku tego spotkania no, był dość kontrowersyjny do Zagłębia Lubin. Ostatecznie najprawdopodobniej Starzyński trafił w słupek i potem mieliśmy inny rzut karny jednak dla Wisły. I po jego trafieniu naprawdę Biała Gwiazda całkowicie usiadła na Zagłębiu Lubin i pewnie zwyciężyła 3-0. Teraz oczywiście jak spogląda się w tabelę, no to może nie jest to jakoś zbytnio zaskakujące, bo Zagłębie naprawdę słabo gra. Natomiast wówczas wydawało się, że Wisła jest kozacka. No i czasami było mimo wszystko w tym sezonie, natomiast tamto spotkanie było ewidentnie dobre. Bo pamiętam nawet, że w przeomówieniu tamtego spotkania mówiłem, że najprawdopodobniej wszystko po stronie Białej Gwiazdy idzie w dobrym kierunku. No i dość mocno się wówczas myliłem. Drugim spotkaniem, jakie chciałbym tutaj poruszyć, było spotkanie z Legią Warszawa u siebie 1-0 wygrane. Przede wszystkim głównie ze względu na to, że Wisła Kraków dłuższymi fragmentami w tamtym meczu naprawdę imponowała takim ciągiem ofensywnym na bramkę Legii. Wówczas jeszcze Legia nie była w aż tak dużym dołku, jak jest teraz. Natomiast no, naprawdę imponowało to. Imponowało i chciało się na to patrzeć. Oczywiście nie był to najbardziej perfekcyjny mecz Wiślaków, bo jeszcze jeden, który tutaj omówię, wydaje mi się, że był jeszcze lepszy. Tutaj ta kolejność jest losowa. To mimo wszystko uważam, że cała atmosfera wokół Wisły po tamtym spotkaniu była naprawdę okej, bo jednak zwycięstwo z Legią to zawsze duży prestiż, więc dlatego głównie umieściłem to spotkanie w tym zestawieniu. Trzecim spotkaniem, jakie tutaj poruszę, nie wiem czy już się domyślacie, ale w sumie chyba już tu wspomniałem na tym filmie o tym, było oczywiście spotkanie wyjazdowe na Górniku Łęczna. Ja z bólem serca wam to mówię, ale pamiętam, że no, byłem zajęty w trakcie trwania tego spotkania, więc nie omówiłem go na kanale, a uwierzcie mi, że naprawdę jak widziałem, jaką ruletę tam robił Jeboa z tym Rymaniakiem i z obrońcami z Łęcznej, to aż było mi szkoda, że tego nie zrobiłem. Bo Wisła Kraków zdecydowanie tam imponowała. Zresztą ta ruleta Jeboacha na tych obrońcach była potem viralem bodajże w internecie i rozsyłała się na cały świat. Także tym bardziej mnie to bolało, ponieważ wydaje mi się, że gdybym omówił tamto spotkanie, to miałbym znacznie szersze zasięgi. Chociaż tak czy siak nie narzekam. I też pamiętam, że to był chyba początek tego sezonu, bodajże gdzieś około czwartej kolejki. Jeśli trafiłem, to wow, a jeśli nie trafiłem, to też to wydaje mi się, że nie zrobiłem nic złego, bo pamiętanie kolejek na pamięć byłoby dość chorą cechą. Pamiętam, że wydawało się właśnie wówczas, że Wisła będzie szła w górę, bo jeszcze prezentowała się naprawdę fajnie. Natomiast tak jak mówiłem, potem to wszystko gdzieś tak zjechało. Także to było top 3 najlepszych lub ulubionych meczów Wisły Kraków w tej rundzie. Oczywiście dodałbym gdzieś tam te mecze pucharowe, natomiast to miało być głównie o Ekstraklasie traktowane, bo chociażby ten mecz w Tychach był naprawdę fajnie odwrócony, a na Widzewie też Wiślacy zagrali bardzo, bardzo pozytywnie. Także jeśli macie jakieś uwagi co do tej topki, no to napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza topka, czy może napiszcie, że się zgadzacie, czy nie zgadzacie, cokolwiek tam będziecie chcieli. No i teraz przechodzimy do top 3 najgorszych spotkań Wisły Kraków, których było mimo wszystko całkiem sporo. Szczerze wam powiem, że co najmniej 2 mecze praktycznie same się wyklarowały, głównie ze względu na wynik i były to oczywiście, już wam tutaj zaspoileruję, mecze w Poznaniu i u siebie ze Śląskiem Wrocław, oba przegrane 0-5. Ale zacznijmy od tego z Wrocławiem u siebie, ponieważ uważam, że on był bardziej druzgocący od tego w Poznaniu. Ponieważ Wisła Kraków, mimo że przegrała to spotkanie 0-5, to mogła przegrać znacznie wyżej, ze względu na to, że zawodnicy z Wrocławia mieli bardzo dużo innych klarownych okazji, by podwyższyć tamto prowadzenie. Zresztą nawet gdy wchodziło się w sekcję komentarzy na Facebooku pod profilami Wisły czy Śląska Wrocław lub Ekstraklasa.org, było ewidentnie pisane, że no mogło być znacznie wyżej i że Wisła Kraków się mocno kompromituje. Wówczas jeszcze też wydawało się, że ten Śląsk Wrocław jest w niesamowitej formie, a kilka tygodni później skończyło się na oddawaniu koszulek kibicom. Więc tym bardziej ta porażka 0-5 Wisły no była lekkim sporym upokorzeniem. A co dość zabawne, no to kojarzę, że Wisła Kraków nie pierwszy raz straciła u siebie 5 bramek ze Śląskiem Wrocław, bo kilka lat wstecz pamiętam wynik chyba 1-5, także coś jest ewidentnie na rzeczy. Gładko przejdźmy zatem do drugiego spotkania, w którym Wisła przegrała 0-5.
pamiętny wyjazd do Poznania. Pamiętam, że przed tamtym spotkaniem wydawało mi się, że ten mecz będzie wyrównany, że Lech jak i Wisła są na bardzo podobnym poziomie, jeśli chodzi o grę. Ale to jak szybko moje poglądy zostały oczyszczone, no nie spodziewałem się tego. Pamiętam nawet jak mówiłem po tamtym meczu, że był to chyba wypadek przy pracy Wisły Kraków, że bardziej można to w tych kategoriach traktować. Natomiast późniejsze mecze pokazywały, że Wisła leci w dół. A też pamiętam, że krakowianie nie musieli rozpoczynać tamtego spotkania aż tak źle, bo chociażby gdyby Kieszek znacznie lepiej zachował się przy pierwszym strzale Amarala, który dał bramkę na 1-0, no to wydaje mi się, że gdyby Wisła dłużej dociągnęła wynik 0-0, no to nie byłoby aż takiego blamażu. Ale tak jak się mówi, jest to zwykłe gdybanie i ostateczny wynik jest jak najbardziej zasłużonym wynikiem. Także te dwie porażki ze Śląskiem i z Lechem, no są dość takimi, no sporymi wpadkami, no... 0 punktów w dwóch meczach i bilans 0-10 to jest, no, wchodzi na wyobraźnię. No i trzecim spotkaniem w top 3 najgorszych meczów Wisły Kraków w tej rundzie, wydaje mi się, no miałem lekki problem, żeby to rozstrzygnąć, więc wybrałem mecz, który obejrzałem w całości i nawet omówiłem na tym kanale. I był to mecz z Wisłą Płock na wyjeździe, przegrany przez Krakowian 0-2. No i może nie sam poziom gry Wisły najbardziej mi się nie podobał w tym meczu, chociaż był on słaby, to bardziej cała ta aura, tak? 12:30 w Płocku, na budowie, no... Cały odbiór tego spotkania nie był zbyt atrakcyjny, bym tak przyznał. Wiadomo, że oczywiście nie jest to wina zawodników Wisły Kraków, natomiast mówiłem, że w tym zestawieniu są mecze, w których grał zespół najgorzej lub najmniej dobrze się bawiłem, a przy tym meczu naprawdę słabo się bawiłem. Zresztą przypomniał mi się ten mecz a propos tego filmu dokumentalnego Sędziowie, który jest teraz w telewizji na kanale Plus. Ten mecz jest szczegółowo omawiany a propos sędziego Kwiatkowskiego. I ogólnie polecam wam ten serial, nikt mi za to nie zapłacił, natomiast ja naprawdę dobrze się bawiłem i w pierwszym odcinku z sędzią Marciniakiem i w drugim z sędzią Kwiatkowskim, ale to tak na marginesie. Także to było trzecie zestawienie top 3, najgorsze mecze z Lechem, Śląskiem Wrocław oraz z Wisłą Płock na wyjeździe przegrane 0-2. Jakbym mógł podsumować rundę Wisły Kraków w tym filmie? Wydaje mi się, że ten ostatni mecz jest lekkim światełkiem w tunelu dla kibiców Białej Gwiazdy, no bo powiedzmy sobie szczerze, że spotkania z Zagłębiem Lubin czy z Jagiellonią Białystok na wyjeździe, czy chociażby z Radomiakiem u siebie, no bolą, oczywiście, że bolą. Szczerze wam powiem, że naprawdę trudno jest mi powiedzieć cokolwiek innego takiego pozytywnego, bo wydawało mi się, że Wisła po tej pierwszych kolejkach naprawdę będzie w czołówce ligi i ja zupełnie się nie spodziewałem, że to zmierza w tym kierunku. Na plus oczywiście, że jest tam kilku zawodników, którzy naprawdę mają spory potencjał, bo chociażby Dorhugi daje całkiem niezłe zmiany. Wydaje mi się, że Hanouszek też jest całkiem fajnym skrzydłowym obrońcą. Potężny potencjał w Jawie Jeboachu. Wydaje mi się, że Klimet jeszcze nie rozłożył całkowicie skrzydeł. Felicio Braunfors cały czas tak naprawdę jest głodny gry. Mateusz Młyński czasami daje też dobre zmiany, głównie oczywiście w pucharze. Ponadto w ostatnich kolejkach mam wrażenie, że Sawicz całkiem nieźle się rozkręcił. No i też ten blok defensywny, wydaje mi się, że gdyby trochę bardziej się uspokoili, głównie Frydrych i no nie fablował tak impulsywnie na te czerwone kartki, no to ta część meczów mogłoby się inaczej potoczyć i w tej rundzie wiosennej, gdyby to tak ściągnąć te takie nerwy z głowy, no to może być znacznie lepiej. Także mimo wszystko nadal uważam, że w Wiśle Kraków jest potencjał na dobrą grę, chociaż myślę, że... Natomiast uważam, że Wisła Kraków ma znacznie większe szanse na zdobycie jakiegoś sukcesu w Pucharze Polskim niż bardziej w lidze, chociaż kto wie, no. Kto wie, ja życzę Wiślakom tego i tego, aby dobrze grali w pucharze i aby dobrze grali w lidze, bo mówię, tak jak wcześniej wspominałem, jest tam potencjał. I ja wam tu już dłużej nie będę zawracał gitary, tak jak mówiłem, zapraszam do subskrybowania kanału Tradej, ponieważ tak jak mówiłem w poprzednich filmach, marzy mi się dobicie do końca tego roku do 10 tysięcy subskrypcji, jak to w ogóle brzmi. Zapraszam również na Facebooka Tradej, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną oraz będę publikował tam informacje na temat następnego odcinka tej serii, czyli o jakim następnym klubie będę mówił. I zapraszam na Instagrama Tradaj, gdzie zbieram 500 obserwujących. I widzimy się wkrótce. Cześć.